Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż. Zapraszamy Was do Metra Warszawskiego w kolejnym odcinku, już trzecim. I tak, od razu mówimy, zaczynamy i co tu dużo mówić. Mówimy o dzisiaj odcinku zachodnim Metra naszego warszawskiego. I tak, jak widzicie, jesteśmy na Karolin. To jest najbardziej sporna stacja, jeżeli chodzi o właśnie tutaj stacja Karolin, Połczyńska, czy jak zwał, tak zwał. Też niektórzy nazywają Mory kiedyś. Stacja ma się znajdować w tym miejscu, natomiast nie będziemy mówić na ten temat, ponieważ tam są takie spory, takie jazdy i no, to jest najtrudniejsza stacja budowy, największe problemy są z mieszkańcami, jakich jeszcze nigdy metro warszawskie w całej swojej historii nie miało. Ale o tym nie będziemy mówić w dzisiejszym odcinku, opowiem o tym w osobnym materiale, który zrobimy z cyklem, po prostu się przeniesiemy na to miejsce i opowiemy Wam dokładnie co i jak, o co biega i czemu jest taki wielki problem, bo to prawie opóźni o rok inwestycji całego metra warszawskiego, ale mniejsza z tym. Także odcinku od STP Mody przez tutaj właśnie Połczyńska, tutaj jest Chrzanów. Tak. I Lazurowa, te trzy stacje, opowiemy o nich w kolejnym odcinku, chociaż o Lazurowej od razu powiem dzisiaj. Nie wiem, czy część z Was pamięta na osiedle Górczewska, tu jest pętla autobusowa i tramwajowa. I tak, ja byłem na konferencji prasowej, ale z tego nic tam nie wyniosłem, po prostu nie było okazji. Jest faktycznie pętla osiedla Górczewska, zostanie zamknięta w przeciągu do najbliższego pół roku, autobusowa, i wszystkie autobusy stąd albo będą krążyły gdzieś po reszcie Bemowa i po prostu tak zawracały, ale bez konkretnej pętli, czy po prostu robił kółko na trasie i wracały i odpoczywały na swoim drugim końcu, albo część autobusów, które aktualnie jest na osiedli Górczewskie, będzie jechać sobie po prostu ładnie, zacnie do stacji Księcia Janusza, gdzie będą zawracały. Jak? Nie odpowiem na to pytanie, bo jeszcze nie byłem na Księcia Janusza gotowej stacji i zatem zapowiadam, że tam jakoś będą zawracały. Będzie pętla. Tak czy siak, na przykład niech tutaj autobusy typu 700 nawet tutaj będą dojeżdżać do Księcia Janusza po prostu po to, aby dojeżdżały do metra na czas budowy jeszcze tutaj metra tutaj na Bemowie. Natomiast wracając do miejsca i wydarzeń. Jesteśmy na stacji Powstańców Śląskich i tak, ta stacja C04 swoją drogą jest na etapie, dzisiaj tam byłem w punkcie kontrolnym, w punkcie, i się pytałem, jak idzie praca. No powiedzieli mi, że no nie idzie praca, że idzie, ale powoli. Czyli jesteśmy na cały czas na tym samym etapie, co zaczynaliśmy o tym opowiadać. Czyli są ściany szczelinowe, już prawie wszystkie, powiedzieli mi, że około 90% tak kanalizacji zostało poprzekładanych, więc jest mniej więcej, bym powiedział, że jest całkiem nieźle. Co do samej stacji, no to ściany szczelinowe są już na takim końcowym etapie, wręcz bym mógł powiedzieć, bo jeszcze tam, wiadomo, będą szły przez miesiąc, przez chwilę, i później faktycznie zaczniemy się betonowanie i będzie już dalej szło. Co do pierwszego miejsca, gdzie faktycznie nasze TBM, czyli tarcza drążąca, będzie wstawiona już, hala montażowa i demontażowa jest już na takim, bym powiedział, etapie, że faktycznie coś tam już się dzieje, ale jak wygląda, tak widzicie na zdjęciach. Zdjęcia są co prawda z tamtego roku, ale są na tyle aktualne, że nie robimy po prostu żadnych nowych. Przenosimy się do kolejnej stacji, czyli C05. To jest moja wszyscy obcokrajowcy tą stację będą uwielbiać, jeżeli chodzi o to, jak się nazywa ta stacja. Udrychów, czyli C05. No tutaj prace no, wyglądają dokładnie tak samo jak na stacji Powstańców Śląskich C04. Po prostu ściany szczelinowe i to tyle. Chociaż tutaj faktycznie już trochę niżej zeszli niż na Powstańców Śląskich, z tego co pamiętam, i trochę bardziej są zaawansowane, ale bo tutaj po prostu mieli od razu teren gotowy. Jeżeli chodzi o stację Powstańców Śląskich, tam poprzednio przypomowy ratusz, tam droga już jest prawie faktycznie już całkowicie idealnie ułożona. Dobrze, no to tak jak widzicie, tutaj tak to wygląda. Przechodzimy do stacji, która już jest na finiszu, bym powiedział, czyli ulicy na stacji Księcia Janusza. Tutaj też byłem w punkcie metra, oczywiście na Płockiej, i się też pytałem, jak wyglądają prace, co jest, gdzie i tak i w ogóle. I tak, zdjęcia są starsze, więc co prawda tam nie ma idealnych wszystkich chodników, które możecie zobaczyć, ale spokojnie, bo się prawie tutaj nic nie zmieniło i naprawdę ja wam dużo nie kłamię, mówiąc, że tu się prawie nic nie zmieniło, ponieważ ulica Górczewska, jak była zamknięta dla pojazdów osobowych, tak cały czas jest zamknięta dla pojazdów osobowych. Nie da się tam przejechać normalnym pojazdem? Nie, niestety. Jeżeli chodzi o autobusy, to jeżdżą tak jak jeździły cały czas. Ulica ma zostać otwarta cała Górczewska, w sensie na poza stacją tutaj oczywiście Utrychów i Powstańców Śląskich, ale to jest co inna inwestycja. Na stacji Księcia Janusza i Młynów
ulicę właśnie Gluczewska ma zostać otwarta tak, no, jak po styczniu, jakoś mniej więcej w lutym, sądzę, mógłbym wam powiedzieć, że mniej więcej prawdopodobnie stacje zostaną otwarte. Nie mówię na pewno, bo nie ma oficjalnych dat, ale prawdopodobnie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o samą stację, to stacja jest na takim etapie zaawansowania, że tam właściwie już nic nie jest robione. Czyli właściwie stacja jest gotowa, można byłoby wsiąść i pojechać. Ale oczywiście BHP, wszystkie odbiory techniczne i takie tam, to chwilę niestety trwa. I na tym aktualnie metro stoi, czyli są na razie jeżdżą pociągi testowe. Już z tego co nawet słyszałem, to dojechało właśnie z Księcia Janusza do Turockiej, już dojechał jakiś Inspiro i póki co tam jeździ pociąg testowy i wszystko testują i jak do czegoś się przyczepią, to wtedy faktycznie naprawiają. Ale póki co to właściwie więcej się tutaj nie dzieje. Co do góry, to ulica jest praktycznie całkowicie już gotowa i po prostu czekała na pozwolenia głównie. Może jakieś sygnalizacje świetne jeszcze do dokończenia. Dobrze, przechodzimy ze stacji Księcia Janusza do stacji Młynów i tutaj Sykut co prawda, no, jest trochę starszy, jeżeli chodzi o tą stację, ale spokojnie, to nie zmienia faktu, że jest to cały czas aktualne to, co mówił, bo no, dużo się nie poruszyliśmy. I co najważniejsze, od razu wam mówię, temperatura, kiedy nagrywaliśmy to, bo nagrywaliśmy to jakieś 7 rano, czyli wcześniej, była około minus 2 stopni, więc trochę nam to zamarzało. Dobrze, pokazuję wam tutaj nagranie Sykuta. Witam. Za moimi plecami znajduje się stacja metra C07 Młynów, która jest jeszcze nie otwarta. Przewidywalne otwarcie ma odbyć się 4 marca 2020 roku. Prace nad wyglądem stacji, jak i kanalizacją i wentylacją są prawie skończone, dobiegają końca. Droga w pobliżu jest na wykończeniu, nie wiemy kiedy zostanie oddana do użytku. Stacja metra ma bezpośrednie połączenie ze stacją kolejową Warszawa Młynów. To wszystko ode mnie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Uciekamy, bo zimno, naprawdę, dziś za zimno. No i tak jak widzicie, tak to właśnie wyglądało, no. Co tu dużo nie mówić. Zimno było. Stacja jest mniej więcej gotowa, no i droga jest już na takim, by można właściwie powiedzieć, etapie końcowym, jeżeli chodzi o finisz na górze, co bardzo ułatwi tutaj, bo ta ulica Gruszewska, jak tu jest zamknięta, chyba nie ma drugiej takiej ulicy, która tak bardzo zablokowała tutaj tą część dzielnicy, bo tu po prostu ruch się faktycznie zniknął. Przez stację Młynów też będzie też dużo jeździć nowych autobusów, ale jak będą otwierać, to bardziej wam o tym opowiemy. Dalej, przechodzimy do stacji Płocka. No i tak, Płocka, jak może wiecie, już została otwarta, ulica sama jako z siebie Płocka. Jeżeli chodzi o tutaj jakiekolwiek prace nad co do stacji, no to tak jak na pozostałej części, czyli po prostu pociągi jeżdżą w testowe i jakby coś to jeszcze coś poprawiałem, ewentualnie jakieś drobne poprawki, ale to już tak by powiedział, że znikowe. Punkt informacyjny cały czas jest, jeszcze działa. Bardzo dobry punkt. Ci powiedzieli mi właśnie, że wszystkiego najlepszego z okazji 2020. Wam też oczywiście życzę, ale to już składam wam te życzenia, więc proszę bardzo. I dalej to już jest wszystko gotowe, bo na Kasprzaka jest całość gotowa. No, ta część jeszcze, gdzie jest ten wywiecznik, to on już jest taki na etapie końcowym, powiedział. I tak, jeżeli jesteście ciekawi, czemu tak długo nie było kolejnego odcinka, no po prostu zbierałem materiały dosyć długo i byłem też chory dosyć długo, więc nie miałem tego jak nagrać, a później no chciałem już pójść i sprawdzić, czy coś się zmieniło, nic się nie zmieniło faktycznie, więc no dlatego tak długo nie było odcinka. Natomiast jeżeli coś jeszcze jest w dzisiejszym odcinku, to jak zawsze na koniec odcinka jest anegdotka, łączymy się z Sykutem, który cały czas tam marznie na Młynowie. Wszystkie spotkania w ramach Dni Otwartych na zachodnim odcinku metra odbywały się dokładnie na tej stacji, oprócz jednego. Możemy powiedzieć, że najlepiej wiemy, jak wygląda ta stacja wewnątrz. Z miejsca wydarzeń, Jakub Sykut. No i co tu dużo nie mówić. Oczywiście byłem na wszystkich których dniach otwartych, na których wiedziałem. Jakbym wiedział wcześniej i bardziej się tym interesował wcześniej, to bym też na nich był. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek i oczywiście kliknąć łapeczkę w górę. No i co dużo mówić, już w najbliższym czasie, bo prawdopodobnie w tym tygodniu, nawet jeszcze szybciej, pojawi się kolejny odcinek z serii Winnica Tramwaj na Winnicę, bo tam się naprawdę dużo działo. Przyśniło mi się, że rozkopali wszystko i bo ja pojechałem i się dużo nie myliłem. Tak czy siak, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!